Jerzy Iwanow Szajnowicz, agent numer jeden, jak to pokazuje słynny film z Karolem Strasburgerem. Polski agent, czy może polski dywersant, dywersant też brytyjski, dywersant takiej organizacji, którą nazywamy SOE, a więc Zarząd Operacji Specjalnych Brytyjskich. Jerzy Iwanow miał korzenie polsko-rosyjskie, ale też był bardzo mocno związany z Grecją. Doskonale władał językiem greckim. Tam się też uczył. Jerzy Iwanow Szajnowicz to postać z panteonu bohaterów wojennych okresu II wojny światowej. Człowiek, który symbolizuje dokonania greckiego ruchu oporu, ale pamiętajmy, że w jego żyłach płynęła polska krew, a pracował na rzecz wywiadu brytyjskiego. Stąd można powiedzieć, że jest taką sztandarową postacią pokazującą opór cywilizowanej Europy przeciwko hitlerowskiemu barbarzyństwu. Miał też bardzo duże zdolności, powiedzmy, fizyczne. Był świetnym natomiast pływakiem, a więc sporty wodne były jego domeną. Trzeba powiedzieć, że w czasie II wojny światowej pracował w polskich ośrodkach dyplomatycznych tutaj w Grecji, pomagał podczas ewakuacji, jak Niemcy w 1941 roku już zajmują kolejne państwa na Bałkanach, a więc najpierw Jugosławię, potem Grecję. Grecy bronią się przy wsparciu Brytyjczyków, ale niestety nie mogą powstrzymać naporu armii niemieckich, wycofują się kolejno. On również wycofuje się, trafia do Bejrutu, już jest w Grecji szkolony przez ekspozytury polskiego wywiadu. Mówiąc o Jerzym Szajnowiczu Iwanowie, należy podkreślić, że stanowił znakomity materiał na agenta służb specjalnych. Stąd najpierw propozycja polskiego wywiadu, polskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, a następnie przejęcie go przez SOE, czyli właśnie wywiad brytyjski. Pamiętajmy, że był to człowiek wysportowany, był znakomitym pływakiem, był jednocześnie poliglotą, znał 6 języków i był człowiekiem nieprzeciętnie inteligentnym. Bardzo operatywnym, sprawnym człowiekiem, który mógł sprostać wysokim oczekiwaniom, które były stawiane agentom. Też jest szkolony i jak gdyby może pozyskany przez wywiad brytyjski, a więc i również przez to SOE, bo SOE zostało stworzone przez Winstona Churchilla po to, żeby zapalić Europę. Zapalić Europę pod względem dywersji, szczególnie dywersji, aktów sabotażu i oczywiście prowadzenia działalności wywiadowczej. Jeżeli chodzi o jego osiągnięcia, to z pewnością utworzenie siatki konspiracyjnej walczącej z okupantami. Wśród licznych przykładów jego osobistego zaangażowania podaje się przede wszystkim wysadzenie dwóch okrętów podwodnych. Według części informacji miał to uczynić osobiście, zamieszczając ładunki wybuchowe na kadłubach ubotów. Również mówi się o tym, że doprowadził do wybuchu zajęty przez Niemców okręt niszczyciel Król Jerzy, wcześniej należący do greckiej marynarki. Mówi się również, że jego zasługą jest doprowadzenie do unieszkodliwienia kilkuset niemieckich samolotów, które miałyby być użyte w kampanii północnoafrykańskiej. Wiemy, że Jerzy Iwanow, dostając się w ręce gestapo, czy w ręce niemieckie, wiemy, że była propozycja wymiany pomiędzy Niemcami a Brytyjczykami. Trudno powiedzieć, dlaczego do niej nie doszło. Niemcy byliby chętni.
czy Brytyjczycy. Brytyjczycy za to nie, za jakiegoś wysokiego oficera. Czy tu już jest kwestia taka, że chodzi o to, że co ten Niemiec widzi w niewoli brytyjskiej? Może widzieć za dużo. Za dużo, bo nasz bohater trafia do więzień miejsc katowni Gestapo, natomiast wysoki oficer niemiecki czy pojmany, trudno powiedzieć, czy w którym miejscu, na przykład w Afryce Północnej, są oni przetrzymywani w bardzo ekskluzywnych warunkach, tylko po to, żeby z nich w spokojnych warunkach na zasadzie podsłuchu wyciągać informacje. Należy podkreślić, że trzykrotnie wpadał w ręce nieprzyjaciela. Pierwszy raz to jest rok 41 jesień. Wtedy udało mu się niemal jak w filmie sensacyjnym, w dobrym filmie wojennym, wyskoczyć z pędzącego samochodu i uciec. Drugi raz, przebywając na wyspie Faros, dostał się w ręce włoskich żandarmów, ale również udało mu się z tej opresji wymknąć. Ginie w styczniu 1943 roku, ginie w egzekucji, stara się podczas tej egzekucji po raz kolejny uciec, bo ma naprawdę wielkie zdolności do uciekania z rąk Gestapo, z rąk niemieckich, raz już mu się udaje i tu próbuje po raz kolejny uciec, niestety tym razem się to nie udaje. Jerzy Szajnowicz Iwanow zstępuje ze sceny wydarzeń, ale jednocześnie wchodzi do kręgu największych narodowych bohaterów Grecji. To jest to, rzecz jasna, sprawa jego aresztowania, jego pojmania, kiedy Szajnowicz prowadzony jest na miejsce kaźni, na miejsce egzekucji. Po raz ostatni próbuje ocalić życie, wyrywa się oprawcom, zostaje postrzelony przez SS-mana, przywleczony na miejsce kaźni i kaźń została zakończona. Ostatnie jego słowa. Różne są podawane wersje. W jednej wersji miał się wyrazić: niech żyje Grecja, niech żyje Polska. W innej są informacje, że w celi miał wydrapać również fragment polskiego hymnu narodowego, a zatem jeszcze jeden nie do końca pamiętany, ciągle jeszcze słabo znany, a wart przypomnienia społeczeństwu polski bohater. Trzeba sobie powiedzieć, że Jerzy Iwanow jest bohaterem i Polski, i Grecji. W Grecji są jego pomniki, jest on na pewno znany w społeczeństwie greckim i tego typu bohaterów w Polsce powinniśmy na nowo przypominać, bo ten czas PRL-u o nim pokazał w filmie, bardzo, bardzo ładnym filmie, znanym tutaj aktorem Karolem Strasburgerem, ale takich bohaterów we współcześnie można by wiele pokazać. Pamiętajmy, że jego dokonania są uznawane tak naprawdę przez cały świat zachodni. Pamiętamy, że Brytyjczycy w 1945 roku przypomnieli jego zasługi. Pamiętajmy również, że polski rząd na uchodźstwie nadał mu pośmiertnie order Virtuti Militari. Pamiętajmy wreszcie, że Grecy odwołują się do niego jako do tytana, herosa. Pojawia się czasami takie określenie Herakles okresu okupacji niemieckiej.